Proszę Państwa, ja dzisiaj chciałbym się jeszcze, no jest noc, z piątku na sobotę, czyli z 11 na 12 grudnia 2020 roku, chciałem się wypowiedzieć na temat właśnie grudnia, tej drugiej połowy grudnia, która się właśnie, a przynajmniej połowy i drugiej połowy grudnia, zaczyna i która będzie podobno bardzo silnie rutowała na naszą przyszłość, nasze życie, a zwłaszcza na najbliższy rok. Zacznę od tego, że dzisiaj, bo jest po północy 12 grudnia, jest święto Matki Boskiej z Guadalupe. Guadalupe jest jak gdyby w tej chwili dzielnicą Meksyku, stolicy kraju Meksyk. I tam jest wielka bazylika. I tam właśnie Matka Boska ukazała się temu Indianinowi Diego. I powstał od tych jego róż, które mu kazała zebrać, wspaniały obraz Matki Boskiej w takiej wersji indiańskiej i z ciekawymi źrenicami, w których odbija się no, niesamowite rzeczy, prawda? I jest to pierwsze uznane przez Kościół objawienie maryjne. To było, z tego co pamiętam, w XVI wieku, nawet chyba w pierwszej połowie XVI wieku. No i ten Diego został w końcu kanonizowany. Ale Matka Boska z Guadalupe to jest dopiero pierwszy element, prawda? Zaraz po tym, 14 poniedziałek, mamy, proszę Państwa, nów Księżyca i dodatkowo całkowite zaćmienie Słońca, co prawda u nas niewidzialne, głównie widzialne na krańcach południowych Ameryki Południowej i na Pacyfiku, wyspach Pacyfiku i na Pacyfiku, prawda? Ale ono podobno bardzo wzmocni działanie tego nowiu i jego sprawczy charakter. A przecież jeszcze będziemy mieli 21 właśnie przesilenie zimowe, w którym będzie wielka koniunkcja Saturna i Jowisza i jeszcze inne układy, niektóre podobność astrologiczne niespotykane od bardzo dawna. Jeden z tych interpretatorów twierdzi, że ten układ Jowisza i Saturna w jakimś ziemskim zdaje się układzie będzie miał duży wpływ na to, że ludzie będą odchodzić od materializmu, bo to będzie podobność znaku wodnika. Te planety mają być podobne do znaku wodnika. Ja za to głowy nie dam, ale z tego co pamiętam. No ale proszę Państwa, 21 przesilenie zimowe to jest jak gdyby zwiastowanie święta niezwyciężonego słońca, odradzania się życia i słońca, prawda? Parę dni później mamy Wigilię i święta Bożego Narodzenia, a 30 tuż przed Sylwestrem właśnie mamy pełnię, ostatnią pełnię Księżyca tego roku i będącą już właśnie jak gdyby zwiastunem nowego roku 2021. Wielu zapowiadało, że grudzień może być bardzo burzliwy, że może dojść do niebezpiecznych wydarzeń, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i w różnych krajach. No na pewno się dużo dzieje, prawda? Nawet hakerzy podobno ukradli dane na temat COVID-u tej firmie Pfizer. No, tak samo Trump dalej walczy o to, żeby jednak nie oddać prezydentury. Z tymi szczepionkami też są różne dziwne rzeczy i z tymi zachorowaniami, obostrzeniami, etc. I podobno 21 grudnia ten bardzo specyficzny układ astrologiczny podobno ma mieć bardzo duży wpływ na całą naszą rzeczywistość, przynajmniej w najbliższych miesiącach, jeżeli nawet nie latach. Więc dlatego, korzystając z tego, że mamy Matkę Boską z Guadalupe dzisiaj jako patronkę, która została jeszcze przed laty ogłoszona również opiekunem, poproszono, żeby była
również opiekunem Polski. Nie tylko Matko Boska Częstochowska, ale również indiańska Matka Boska z Guadalupe. No z Meksyku, więc to jest bardzo ciekawe. A nam opieka boska bardzo teraz jest potrzebna w tych ciężkich czasach. I zwróćmy się do Matki Boskiej właśnie z Guadalupe. Tak samo odpowiednio módlmy się, dbajmy, żeby nów i przesilenie zimowe przeżyć jak najlepiej, a zwłaszcza Wigilię i Boże Narodzenie. Ja mam nadzieję, że władze się na tyle ockną, że zmniejszą limity kościelne, proszę Państwa, na czas tej naszych świąt Bożego Narodzenia, bo już nam zepsuł to, prawda, święta Wielkanocy, a niestety istnieje prawdopodobieństwo, że może być zepsute święta Bożego Narodzenia, tym bardziej, że nie chcą, żebyśmy się za bardzo spotykali, ale przecież święta właśnie służą spotykaniu. I mimo tego, że episkopat zwrócił się do władz, żeby choć zmniejszono limit metrów kwadratowych w kościołach z 15 metrów kwadratowych na 7, to do tej pory rząd, prawda, na to pozytywnie nie zareagował. No ale pan Cyprian Polak, który się specjalizuje jak gdyby w rzucaniu klątw, podobno z polecenia Boga Ojca, no twierdzi, że władze, jak będą tak zarówno te epidemiczne, jak i w ogóle ogólnie rządowe, tak niewłaściwie jego zdaniem i podobność Boga Ojca postępować, no to może spotkać ich poważna kara i perturbacje, a nawet wielu przewiduje, włącznie z Jackowskim, że w niedalekiej przyszłości rząd upadnie, bo przecież pan Ziobro no, kwestionuje pana Morawieckiego, a pan Gowin może przecież przychylić się z kolei w kierunku Platformy, no i awantura gotowa. A podejrzewam, że władze różnych krajów, a zwłaszcza u nas, spodziewając się tego, że może być awantura na Bliskim Wschodzie, dlatego nas tak troszkę trzymają na muszce, żebyśmy się za bardzo nie rozbisurmanili, nie odwiedzali, nie gonili. Bo to przecież chyba nawet nie tyle chodzi o to zakażenia, bo one spadają, a wiele śmierci jest raczej głównie przez to, że były zaniedbania medyczne przez dłuższy czas. Więc dlatego zwróćmy się do Boga Ojca, Matki Boskiej i Częstochowskiej, i z Guadalupe, i do wszystkich sił Ducha Świętego, Trójcy Świętej o pomoc i ratunek. Odmawiajmy koronkę i módlmy się, by te święta, koniec roku, a tym bardziej jeszcze przyszły, przeszedł szczęśliwie. I zacznijmy od wezwania do pomocy Matki Boskiej z Guadalupe. Amen, amen, amen.